Strzałeczka, sąsiady, witam w kolejnym odcinku quizowym na kanale Ulica Wolska 33, odcinek Męska Duma. Z racji, że ostatnio quizy były w nieco bardziej odświeżonej formie i część komentarzy była pozytywna w stosunku do tego, część wręcz odwrotnie, to postanowiłem, że trochę to wyśrodkuję i postaram się zrobić coś, co zadowoli wszystkich. Dlatego bez zbędnego gadania zapraszam do odpowiedzi za 99 tysięcy Oczywiście. Złotych. Pierwsze pytanie brzmi następująco. Kim był facet, który machał do Karola z drugiego rzędu? A. Spyna? B. Spyra? C. Sdyra? Czy D. Szpyra? Kto chce to pauzuje, chociaż wydaje mi się, że jest to banalne pytanie na start. Okej, okay, włączam odliczanie. Okej, okay, poprawna odpowiedź to B, Spyra. Pytanie drugie. Po co konkretnie Tadio i Karol stali w tym pomieszczeniu? A, bo chcieli zobaczyć Spyrę? B, bo czekali na autograf? C, bo chcieli boksować? Czy D, bo szukali wyjścia? No, pomyślcie. Kilka rzeczy z tych, które tutaj wymieniłem, załatwili. W sumie tak naprawdę jedną. Ale po co konkretnie stali w tym miejscu? Zastanówcie się. Okej, okay, włączam stoper. B, bo czekali na autograf. Pytanie trzecie. Co dokładnie kiedyś napisał Spyra na szkolnym kiblu? Kiblu napisałem, bo on tak powiedział. Ja bym tak nie napisał. A. Tu się nie zamyka, tu był brzuch Krawczyka. B. Kocio kupse młocio. C. Tu był brzuch Krawczyka, tu się nie zamyka. Czy D. Kuczek stary tłuczek? No, zastanówcie się. Ale myślę, że to jest banalne. Banalne bym powiedział. OK, włączam stoper. A, tu się nie zamyka, tu był brzuch krawczyka. Pytanie czwarte. A jak na imię miał Spyra? A. Paweł, B. Arek, C. Janusz czy D. Jan mm. Pomyślcie Okej, okay, włączam stoper Pytanie piąte Jaki adres swojej rzekomej firmy podał Karol Spyże? A Karolkowa 33, B Czackiego 7, C Wolska 32 czy D Wolska 33? No, pomyślcie, jeśli oglądaliście mój odcinek o błędach w miodowych latach, drugi odcinek, to powinniście bez problemu znać odpowiedź na to pytanie. Ale znają na pewno odpowiedź na to pytanie wszyscy ci, co oglądali ten odcinek, ogólnie męska duma. Ok, włączam stoper. Poprawna odpowiedź to D. Wolska 33 z jakiegoś powodu. Pytanie szóste. Co robi były adorator Danusi? A. Jest śmieciarzem? B. Jest tramwajarzem? C. Jest kanalarzem? Czy D. Jest ochroniarzem? No. No bo Tadzio powiedział w tej scenie Karolowi, że e, Karol, po co ty się tak ukrywasz z tym, co tak naprawdę robisz? Ja swojemu byłemu Adoratowi Dan adoratorowi Danusi powiedziałem, że pracuję w kanałach. Wtedy Karol spytał, a, kim on, a czym on się zajmuje? I teraz wam włączę stoper. Powiedział, że jest A śmieciarzem. Pytanie siódme. O której, według Karola, cała zajezdnia wychodzi do domu? A. O szóstej. B o siódmej, C o 8 czy D o 9. Bo zaprosił Spyrę do swojej zajezdni, która rzekomo była jego. Ok, włączam stoper. A. O szóstej. Pytanie ósme. Jak Alinka rozmawiała przez telefon norków? To jest bardzo, cieka bardzo ciekawe pytanie. A. Pobiegła na górę podczas gotowania. B. Danka przybiegła ze słuchawką na kabel. C. To była komórka, więc chodziła po mieszkaniu. Czy D. Przez okno. Wyobraźcie sobie tą scenę. O, za oknem ktoś mi właśnie... Dość mocno hałasuje, mam nadzieję, że tego nie słychać na nagraniu. No wyobraźcie sobie tą scenę. Stoi sobie przy kuchni, włączam stoper. D przez okno. Tutaj możecie sobie zobaczyć na zdjęciu. Pytanie dziewiąte. Jesteśmy coraz bliżej końca, także bądźcie skupieni. Do jakiej restauracji zaprosił Spyra Krawczyków? A. Fiesta Figo Fago. B. Słodki kącik. C. Nonszalancja czy D. Fago Figo? No, nazwy te pojawiły się w serialu. Także tutaj celowo troszeczkę pomieszałem. Mam nadzieję, że najwierniejsi fani miodowych docenią ten fakt. Okej, okay, włączam stopper. Poprawna odpowiedź to: Nonszalancja, non czyli C. Pytanie dziesiąte. W pierwszej scenie Spyra powiedział Karolowi, że ma własną firmę pod Szczecinem, jako kto tak naprawdę pracował. A jako tramwajarz, czyli tak samo jak Karolek, B jako śmieciarz, C jako pomoc hydraulika, czy D jako kanalarz, czyli jak Tadeusz, i B, i B jako śmieciarz, czyli jak były adorator Donusi. Okej, okay, włączam stopper. C jako pomoc hydraulika. Pytanie 11, czyli przedostatnie, bo klasycznie mamy dzisiaj 12 pytań jak w prawdziwych milionerach i loma łyżeczkami cukru. Słodził kawę Karol w tej scenie i to jest naprawdę niesamowite, ja wam pokażę nagrania na końcu, także spokojnie nie, nie musicie mi wierzyć na słowo. A dwoma B, siedmioma, C sześcioma czy d Czterema. To jest pytanie bardzo trudne. Naprawdę bardzo trudne, bo ja licząc te łyżeczki yy, i pisząc te odpowiedzi właśnie na ten, na ten szablon te, tych pytań i odpowiedzi, zapomniałem po 5 sekundach. Włączam stoper. B. Siedmioma. I sami zobaczcie tutaj fragment. Ale fajni ludzie te spiry. Te ci... De, oni, oni. Tak, tak, Prawda? bardzo, tak. Muszę przyznać... Lecimy do ostatniego pytania. Dwunaste. Brzmi następująco. Ile wyniósł rachunek za całą kolancję w nonchalancji? Pierwsze, pierwsza odpowiedź. A. 500 zł. B 450 zł, C 400 zł czy D 350 zł. No, zastanówcie się, ja wam włączę stoper. C 400 zł, także no całkiem sporo jak na tamte czasy, w sumie aktualnie też by było to sporo, chociaż na cztery osoby w jakiejś takiej drogiej restauracji w Warszawie, no to chyba nie jest aż tak dużo. Mowa oczywiście o dzisiejszych czasach. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Podzielcie się koniecznie swoim wynikiem w sekcji komentarzy pod tym quizem. Zapraszam do subskrybowania, bo ostatnio pojawiają się bardzo fajne filmy problemowe, merytoryczne, te quizowe też. Troszeczkę, jakby to powiedzieć, eksperymentowałem, ale wydaje mi się, że przy tej formie z tym dodatkowym stoperem pozostaniemy już do końca. Chyba, że macie jakieś jeszcze sugestie, to na pewno je wezmę pod uwagę. Po tych quizów jeszcze do końca będzie sporo. Czyli oczywiście tyle, ile, ile jest odcinków miodowych lat, i chyba będą jeszcze z całkiem nowych lat miodowych. Dobra, nie przedłużam. Dzięki za uwagę i strzałeczka. See you later!